Złamię ją. Mam swoje tajne sztuczki. Sorry. Okej, zaczynam od zera. Operacja Być 100 razy ciszej niż Gwen zaczyna się teraz. Głupie gotowanie. Nie, no nie, złamię ją. Muszę tylko wymyślić... jestem zbyt fajny, żeby być tak długo cicho. O, już wiem. Muszę tylko się wykrzyczeć, wypuścić z siebie wszystkie możliwe dźwięki, a potem... Super cisza. Ale gdzie? Hej, idealnie. Stop. Czy ktoś mi czegoś nie mówił o tym miejscu? Tak, tak, jasne, nieważne. Nie. Nie pamiętam, żeby ktoś coś mówił. A pora się wreszcie wygadać. Wow, świecące kryształy. Wow, jakie ogromne. Wow, ciekawe, czemu nie chcą, żeby ludzie tu wchodzili. Jak korytarz pełen luster. Rock and roll! Jestem super. Ups, oj, niedobrze. Za głośno? Hej! Wiem, trudno, przegrałem konkurs. Przegrałeś już z milion razy. Od dawna się z tobą nie ścigam. Po prostu cieszę się spokojem. Oj, zaraz nie będzie już tak spokojnie. O, nie! Kto się budził śpiącego smoka? To chyba byłem ja. Dlatego złożyliśmy śluby milczenia, żeby smok mógł spać. Nie sądzisz, że nieodpowiedzialnym było niemówienie nam o tym? Śluby milczenia, pamiętasz? Nie wolno nam rozmawiać. Niech zgadnę. Zegarek się chłodzi? Co to było? Chyba straciłem apetyt. On nas zeżre! No i po ślubach milczenia. Jedyna rzecz, która go uspokajała, to cisza i kryształy w tamtej świątyni. Kryształy go wyluzowują? Mam coś w sam raz dla niego. Czekaj! Zawsze jest taki impulsywny? Oj, codziennie. Hej, kolego! Zatańczymy? Diament, najgorszy przyjaciel smoka. Poddajesz się? Spokojnie, dam radę. A no tak, siej ogniem. I to ja rozumiem. Pokaż, co potrafisz.